Witajcie moi drodzy! Ostatnio całkiem sporo czasu w grze poświęcam na farmienie materiałów, żeby oczywiście ulepszać legendarne przedmioty, podnosić ich poziom. I w związku z tym e, chciałbym dzisiaj pokazać Wam build, jaki do tego używam, oraz poruszyć e, czy, czy też zwrócić Waszą uwagę na kilka innych elementów gry, które myślę, że poprawią. E, Efekty, rezultaty waszego farmienia niezależnie od tego, jaką klasą postaci czy jakim buildem będziecie grać. Także nie przedłużając, ja jestem Dukat i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Tak jak mogliście przeczytać w tytule, build ten nazwałem Lazy Farming Build. Czyli taki build dla leniucha. A generalnie yy, jego głównym założeniem jest to, że mamy po prostu biegać. Biegać, nie zatrzymywać się, jakoś specjalnie nie skupiać się na rotacji skilli, po prostu biegniemy, mamy odpalone wszystkie skille i moby padają jeden po drugim. Umiejętności jakie tu wykorzystuję to oczywiście sprint, gniew berserkera, rozpłatanie, oraz pętająca włócznia. Czyli generalnie można powiedzieć taka meta, jeżeli chodzi o piwi i mm, barbarzyńców w tej chwili w grze. Co do ataku podstawowego, tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia, czy wybierzecie Amok, czy rany szarpane, gdyż yy, no, praktycznie jest on niewykorzystywany w tym, w tym farmieniu, w tym buildzie. Ja akurat mam wybrany Amok, pasuje mi do tego jedna esencja, no, czasami zdarzy się, że chociażby w wieży trafimy na bossa, wtedy. Można parę razy go uderzyć tym atakiem podstawowym. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli ktoś woli rany szarpane, nie ma tu większego problemu. Build ten głównie bazuje na tych czterech umiejętnościach, a nie na ataku podstawowym. No i generalnie cały piz polega na tym, że musimy starać się tak skonfigurować naszą postać, żebyśmy mieli stuprocentową albo prawie 100% stuprocentowy czas aktywności wszystkich tych czterech skilli. Tak jak widzicie, ja sobie tu powłączam wszystkie te moje skille. No i praktycznie, można powiedzieć, że praktycznie każdy z nich ma 100% czas aktywności. Może tam w przypadku dwóch troszkę brakuje, ale jest to naprawdę wartość niezauważalna. Co więc należy uczynić, żeby mieć ten stuprocentowy czas aktywności wszystkich skilli. No, oczywiście mają na to wpływ dwie rzeczy. Pierwszy to skrócenie czasu cooldownów, czyli ogólnie czasy cooldownów trzeba mieć jak najkrótsze, a drugie no to wydłużenie działania korzystnych efektów. Oczywiście takie atrybuty jak właśnie czas odnowienia umiejętności, skrócenie tego czasu yy, mogą posiadać niektóre elementy wyposażenia. Natomiast na tym bardzo bym się nie skupiał. No oczywiście, jeżeli macie takie wyposażenie, to super, ale jak wiadomo, dzisiaj mam takie, jutro będę miał inne. No niekoniecznie zawsze uda się uzyskać te odpowiednie magiczne afiksy. Natomiast drugą rzeczą, taką bardziej stałą, już niezależnie od wyposażenia, są atrybuty wynikające z przekucia. Tak to nazwijmy. I tu, jak widzicie, jest taki atrybut który wydłuża czas działania korzystnych efektów o określony procent. Więc pierwszą rzeczą, tak naprawdę, jeżeli chodzi o przekucie i, i, i taki wpływ tych atrybutów na PVI, na farmienie, to powinno być to, żebyście postarali się w każdym slocie, w każdym itemku mieć ten atrybut wydłużający czas działania korzystnych efektów. O samym przekuciu nagram osobny materiał, więc tu się nie będę zagłębiał w to tak bardzo. No, głównie chodzi o to, tak jak mówię, żeby wydłużyć czas działania korzystnych efektów. Tu akurat jeszcze nie mam tego atrybutu. Tutaj również, a tu się udało trafić. Także jeszcze w dwóch przedmiotach tego nie mam, ale tak jak widzicie mam je na dość niskich poziomach. Tu jeszcze dojdą kolejne atrybuty, więc póki co się nad tym tak mocno nie skupiałem. Kolejnym przedmiotem wydłużającym czas działania korzystnych efektów, yy, takim stałym, niezmiennym, niezależnie od wyposażenia, jest y, żółta runa tyr. Tak jak widzicie, tutaj również mam taki buff yy, afiks zwał jak zwał, wydłużający czas działania korzystnych efektów o 4,5%. Dodatkowo zwiększa to szybkość ataku, więc uważam, że jest to całkiem fajna runa. Taką samą runę można osadzić również. Yy, w drugim slocie, w, w hełmie, tutaj jest w, na ramiennikach, można to samo osadzić również w hełmie. Natomiast no póki co nie udało mi się wyfarmić y, tej runy, ani nie stać mi na to, żeby, y, żeby ją kupić na markecie. No, ale to też jest kwestia czasu. Natomiast y, kolejnym elementem y, w bildzie do farmy, w każdym jednym bildzie do farmy, jest szybkość przemieszczania się. W przypadku barbarzyńcy mamy oczywiście umiejętność sprintu. Która zwiększa tą prędkość ruchu. Natomiast co do samej prędkości ruchu, to chciałbym tutaj zauważyć, że możemy ten bonus do prędkości ruchu możemy podzielić na takie dwa elementy: pasywny i, i, i aktywny, czy ten buff, powiedzmy. Jeżeli chodzi o szybkość ruchu, to ta pasywna, stała wartość tego bonusa nigdy nie będzie większa niż 20%. Tak wynika po prostu z mechaniki gry. Choćbyście nie wiem co robili, nawet jeżeli z, z tych różnych itemów te zsumowane wartości będą przekraczały 20%, to gra maksymalnie tutaj uwzględni 20%. Dodatkowo do tego można dorzucić tą część aktywną, ten buff aktywny, który zwiększy mm, tymczasowo nam tą prędkość przemieszczania się o kolejne, maksymalnie o kolejne 50%, Czyli finalnie szybkość ruchu w Diablo Immortal może zostać zwiększona maksymalnie do 70, o 70%. Jeżeli chodzi o te bufy, to tak jak powiedziałem, maksymalnie zwiększą one czasowo prędkość przemieszczania się o 50%, i te bufy się nie stakują. O to pytaliście mnie często na Discordzie czy, czy w jakichś tam wiadomościach prywatnych, że macie na przykład. Bonus zestawowy Witu, czy do tego y, gniew Berserkera, który powinien zwiększyć prędkość przemieszczania się i sprint, i tutaj to Wam się nigdy nie sumowało. Jeżeli chodzi o te buffy, buffy się nie stakują, gra po prostu zawsze uwzględnia największy y, spośród jednocześnie aktywnych buffów, czyli jeżeli odpalę sobie sprint, dostaję maksymalne 50% dodatkowe y, zwiększenie szybkości ruchu. I wtedy już, czy to Gniew Berserkera, czy jakieś tutaj bonusy zestawowe nie będą w to wliczone. Jeżeli najpierw odpalę Gniew Berserkera, on mi zwiększy tam o 30, czy tam nie wiem, 30 parę procent prędkość ruchu, odpalę do tego sprint, to wskoczy tutaj też na maksymalnie 50 tego buffa. Tak to jest skonstruowane. No ale przejdźmy sobie teraz może mm, do samego klutego buildu, czyli do esencji i temów zestawowych. Wykorzystuję tutaj Drwinę, Krubaska. Drwinę krubaską. Nie wiem, czy to się odmienia, czy nie, jako hełm. Jest to jedna z nowych esencji, dropiąca na poziomie trudności Inferno 2, i ona powoduje, że w momencie aktywacji gniewu Berserkera. Teraz gdzie to jest opisane, gdzieś tu niżej. W momencie podczas trwania gniewu Berserkera szansa na trafienie krytyczne jest zwiększona o 19%. Czyli w moim przypadku, jeżeli mam 100% czas aktywności gniewu Berserkera, to cały czas mam dodatkowe 19% szansy. Do trafienia krytycznego. Tak jak mówię w połączeniu z rozdartym dziedzictwem, moją ulubioną esencją. No praktycznie mamy stałe 19% bonusu do szans na trafienie krytyczne. Następnie jako klatę mamy spętany los. I tutaj chodzi o to, że pętająca włócznia przywołuje tego ducha starożytny, który miota mm, tymi harpunami, tymi łańcuchami. Kolejna esencja, to naramienniki do sprintu, czyli dziedzictwo piekła. Tutaj dzięki tym naramiennikom sprint pozostawia ognisty ślad. Czyli mamy kolejny, kolejny taki element, że po prostu biegniemy, zostawiamy ze sobą ognisty ślad i nawet te mopki, które od razu nie padną z innych skilli, no, mają szansę, że wejdą w ten ognisty ślad i też się tam dopalą. Kolejna esencja do sprintu, Zaspa Śnieżna. Sprint aktywuje teraz Mrożący Sprint, który zwiększa szybkość ruchu i stale wyziębia pobliskich wrogów. Zauważcie, że te esencje nakładają też dotsy, więc to też jest fajne. A zaraz do tego dojdziemy. Tutaj moja jedyna esencja do Amoku, która po prostu w momencie kiedy Amok osiąga Maksymalny stopień kumulacji, no to wysyła takie fale uderzeniowe do przodu. No, rozdarte dziedzictwo, to tego nie muszę nikomu przedstawiać. Po prostu taka ognista aura podczas aktywacji gniewu Berserkera. Kolejne docy. Następnie pożyczona potęga. Esencja do rozpłatania, które również przywołuje ducha starożytnych, który przecina pobliskich wrogów. Tutaj można użyć jeszcze zamiennie tej esencji do rozpłatania, która przywołuje dwa lodowe topory, natomiast z moich testów wynika, że ta esencja do, do tej umiejętności daje po prostu większe obrażenia, a ten duch podąża za mną cały czas, więc tak samo jak te ogniste topory, on też się respi y, pod nogami, więc biegnąc y, cały czas do przodu, y, on cały czas podąża za mną, więc uważam, że, y, że też jest to spoko esencja. I y, jako ostatnia to mamy wyrwitrzew, która po prostu zwiększa obrażenia od rozpłatania o 19%. Jako itemy zestawowe, ja akurat używam czterech sztuk bankietu oczu. No i tak jak widzicie, już tutaj te wszystkie docy, które są nakładane, również zwiększają to, co lubię, czyli szanse na trafienie krytyczne. Dodatkowo obrażenia zadawane wrogom, te ciągłe, są zwiększone o 15%. I jako Drugie elementy zestawu, cztery sztuki skłonności witu, czyli znowu wydłużamy czas trwania korzystnych efektów i tutaj dostajemy premię do szybkości ataku. Jeżeli ktoś nie ma tych itemów zestawowych, to może tutaj równie dobrze wykorzystać łaskę biczownika, ewentualnie świtę ucztującego barona. Myślę, że też te, te sety sprawdzą się tutaj całkiem, całkiem w porządku. Przejdźmy sobie teraz może do mistrzostwa, jakie tutaj używam. No i tu mamy takie trochę połączenie Treasure Huntera i dodatkowo wydłużenie Killstreaka, czasu trwania Killstreaka i zwiększenie delikatnie obrażeń zadawanym potworom, czyli po kolei chciwość, znajdowanie skarbów, szybka nauka, egzorcyzm. Oraz odwlekanie nieuniknionego. Co do legendarnych klejnotów, no to oczywiście skupiamy się na tych, które zapewniają wspomniane już przeze mnie docy. Czyli mamy tutaj ukąszenie żmii, mamy uścisk cierpienia, do tego pirogenna pogarda, lament matki dla podbicia krytyków. Ja tu mam jeszcze oczywiście. Krwisty nefryt, który zwiększa ogólnie obrażenia i prędkość poruszania się, i fajnie, z, szczególnie z tym spirogenną z pogardą. Uważam, że fajnie zgrywać się będzie taki klejnot jako odłamek niestabilności. Tutaj jest info, że gdy pokonamy wroga, wywoła gwałtowny wybuch zadający obrażenia po bliskim wrogom oraz zwiększając yy, zadawane obrażenia. Natomiast yy, ja póki co yy, akurat go nie używałem. Używałem zamiast niego yy, tutaj niepokojącego następstwa rangi czwartej. Mam pomysł taki, żeby ulepszyć tam ten odłamek niestabilności do rangi piątej, przebudzić sobie ten ostatni, ostatni slot, no i wtedy pobiegać z tamtym klejnotem, ale tak jak widzieliście, jestem w trakcie tego ulepszania, więc póki co nie zmieniałem konfiguracji legendarnych klejnotów w porównaniu do poprzednich buildów, które tu prezentowałem. Uważam, że i tak sprawdza się to całkiem spoko. No i chyba taki ostatni tip dotyczący farmienia ogólnie. No to wiadomo, że najwygodniej, najfajniej, najlepiej farmi się na takim poziomie trudności, gdzie te moby schodzą praktycznie na hita. Wtedy to już w ogóle nie musimy się zatrzymywać, po prostu odpalamy wszystkie skile po kolei, jak leci biegniemy przed siebie. No one po prostu padają jeden po drugim. Czyli jeżeli widzicie, że ja obecnie gram na Inferno 2, jeżeli widzicie, że na Inferno 2 nie wszystkie mobki padają na hita, no to proponuję na czas farmienia zejść na poziom Inferno 1 pobiegać, czy to w otwartym świecie, czy to w, czy to w wieżach. Uważam, że to farmienie będzie zdecydowanie szybsze, przyjemniejsze, wygodniejsze. Kiedy skończycie farmić, uznacie, że, że macie dość, chcecie pograć, wypróbować inne tryby gry, no to oczywiście wracacie na swój docelowy, najwyższy dostępny poziom trudności. Niestety w farmienie w Diablo, no to jest bardzo długi proces, bardzo długa droga. Tutaj czeka nas wszystkich, żeby y, poulepszać sobie te, 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 te legendarne przedmioty. Ale mam nadzieję, że y, ten build i, i, i te typy, które Wam tutaj y, sprzedałem, chociaż w jakiś sposób ułatwią y, to, to farmienie czy sprawią, że stanie się bardziej przyjemne. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten dzisiejszy materiał. Jeżeli tak było, to oczywiście gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat tego mojego buildu, czy też krótkiego poradnika dotyczącego farmy w Diablo. Może macie jeszcze jakieś swoje przemyślenia, jakieś uwagi, czy rzeczy, których tutaj nie poruszyłem w tym filmie, to również dajcie znać w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.